Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Robiłem już filmik z usuwaniu pędów z krzaka, usuwaniu liści z pędów, usuwaniu liści i pędów z grona, usuwaniu pomidorów z grona, cięciu końcowym w tym ogławianiu, a teraz robię jeszcze jeden bardzo ważny, tym razem o usuwaniu pędów z liścia. Posłuchajcie. Zobaczcie tutaj, ogonek liściowy, na nim coś rośnie i tak nie powinno być, więc to usuwamy. Wszystko, co tak wyrasta, to usuwamy. Zrobiłem rysunek. Przyjmijmy, że to jest ogonek liściowy. I na kolor jasno-zielony narysowałem coś, co rośnie. Należy to usunąć. Na ogonku liściowym mają zostać tylko te liście, które tam rosły. Cokolwiek innego, co tam będzie rosło, ma zostać usunięte. Nie ma tam rosnąć nic innego. Wydaje się to takie dziwne, no u Was może nie być takiej sytuacji. To może być zależne od kilku czynników, w tym od odmiany. No ja tutaj teraz znalazłem to tylko przy dwóch ogonkach liściowych, a mam dużo pomidorów. Co roku mam sporo pomidorków, no i co roku mi się przytrafiają takie ogonki liściowe. I to się pojawia latem, gdzie ta czujność jest już taka trochę mniejsza, bo wiecie, na początku to się tam dbało. To usuwanie pędów bocznych, usuwanie ogonków liściowych i tak dalej, no dbało się bardziej ten, a teraz już według mnie taka czujność jest troszeczkę mniejsza, a warto właśnie się przypatrzeć, bo teraz to właśnie się dzieje. I co się dzieje, gdy nic z tym nie zrobimy? Tam normalnie tworzą się pędy. Wiecie, pędy, na tych pędach są liście, to zaczyna rosnąć. To jest wtedy bardzo niekorzystne. Krzak zużywa energii na coś, na co nie powinien. On teraz ma tylko i wyłącznie inwestować w pomidorki na gronie. On nie ma zużywać energii na zbędną produkcję pędów, zbędną produkcję liści. Bo niewątpliwie krzak zużywa jakąś część składników pokarmowych na to, żeby te pędy na liściu rosły. A jak te pędy są spore, bo też już tak miałem lata temu, po prostu no zaniedbałem sobie to latem, bo tak jak powiedziałem, właśnie latem się to pojawia, no to pędy tych składników pochłaniają coraz więcej. I mniej jest na owoce, co między innymi sprawia, że pomidorki rosną mniejsze. Nie ma co się tutaj, wiecie, więcej rozwijać. No taki krótki filmik teraz, ale według mnie na tyle istotny, że warto zrobić o tym taki osobny film. Dziękuję Wam więc za uwagę, zapraszam do zakupu moich produktów, tym mi bardzo pomagacie, no a teraz do końca sierpnia mam największe obniżki. Polecam moje książki, można je kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Zachęcam do ocen tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Dziękuję Wam za wszystko i pozdrawiam.